Tu pił. Raz, dwa, trzy. Tak szybko dwie rzeczy, jeśli chodzi o to, co Adelba Całkowiec śpiewał o tych chmurkach. Miał taki obraz niebieskiego nieba, takie chmurki, takie kędzierzawe, takie baranki i ludzi, którzy sobie na nich tam siedzą. Jeden sobie tak jak na łódce płynował wiosła, drugi to by na brzuchu sunął tak po prostu na górę, a trzeci skakał po tej chmurce i z kimś jakby rzucał takimi jakby kulkami. Generalnie był taki rozgardiarz i taka dziecięca jakby zabawa i taki po prostu w ogóle luz w tym wszystkim, tak? To jest taki obraz a propos tego. Natomiast druga rzecz. Bóg mówi chwalebne rzeczy na temat Syjonu. I miał taki obraz, tak jak jubiler wyciąga przed klientem jakiś drogocenny jakiś kamień, wyciąga z szufladki i później z tego materiału pokazuje pod światło, tak jak on wygląda, jak on się mieni, tak jest z Bogiem. I on wyciąga ciebie ze swojego serca, podnosi cię wysoko, jak ten kryształ, czy diament, czy jakiś drogocenny kamień, i ogląda cię przez pryzmat swojej chwały i ty się pięknie mienisz. I jesteś oglądany przez cały wszechświat. I to ogląda się tak w Jezusie. I nie zapomnij o tym, kim jesteś. Amen. Amen. Ktoś ma jeszcze proroctwo, to słowo od Boga. I to tak kończy.